Witajcie, pozdrawiam Was. Sycylia, dokładnie z Palermo. Przyleciałem tutaj w nocy samolotem z Krakowa. Z lotniska do apartamentu, w którym będę spał, a teraz poszedłem na pizzę. Fantastyczną, neapolitańska pizza. Jadłem bufalinę i margaritę. Słuchajcie, niebo w gębie. Jest godzina 11. Palermo żyje. Idę główną ulicą. Tu jest zamieniona na deptak. Trzeba uważać, bo tutaj straż municypalna, czyli taka nasza straż miejska, ma samochody elektryczne i nie słychać, jak podjeżdżają. Panuje cisza, spokój. Palmy oczywiście. No i ci Włosi. No Włosi to z niczym się nie spieszą. Na wszystko mają czas. Żyją sztuką. No ale przede wszystkim, słuchajcie, oni tworzą ten swój styl włoski. Styl takiego mężczyzny, bardzo eleganckiego, wymuskanego w każdym calu. Skarpetki białe, często tu się spotyka, ale czyściutkie. Buty jak od pucy buta. Po prostu niesamowite. Ja teraz szybciutko muszę przelecieć przez to przejście. Ale jesteśmy na Sycylii. Trochę ich pochwaliłem, że nie mają napinki, bo okazuje się, że mają napinkę. Słuchajcie, ale Sycylijczycy mówią, że oni nie są, znaczy, że są Włochami, tylko że najpierw są Sycylijczykami, dopiero potem Włochami. Sycylia to taka mieszanka kulturowa prawdziwa, słuchajcie. Najpierw mieszkali tutaj przedstawiciele plemion etnicznych. Potem się pojawili Fenicjanie, po nim Grecy, potem pojawili się Kartagińczycy, potem Rzymianie, potem przedstawiciele Bizancjum, później Arabowie, Normanowie, Frankowie, Francuzi, Hiszpanie, no i wreszcie sami Włosi. No Bóg raczej wiedzieć, kto na tej Sycylii nie przybywał i kto tutaj nie walczył. Jest to po prostu niesamowita kraina, która ma we Włoszech autonomię. Ja będę chciał poznać sekrety Sycylijczyków. No wiecie doskonale, że największym sekretem jest co? Organizacja, którą znamy pod nazwą mafia, ale która ma rodowód XIX-wieczny i słuchajcie, służyła obronie chłopów i średnich gospodarstw przed drapieżnością czy zachłannością tych wielkich obszarników czy okupantów. A do jej rozwoju przyczynili się niestety Amerykanie i Brytyjczycy po II wojnie światowej. Dlaczego? Ano dlatego, że po 1943 roku po inwazji na Sycylię chcieli mieć spokój i poprosili przedstawicieli tej organizacji o pomoc. Taka jest prawda, słuchajcie. Chcieli mieć spokój społeczny, przymykali oczy na kradzieże z magazynów, a potem weszli w sojusz, żeby zatrzymać komunistów. I tak to przyczyni się do tego, że nie komuniści, a chadecja wygrała wybory i rządziła aż do lat 90., ale przeżarta tą korupcją musiała oddać rządy Forza Italia, czyli Berlusconiemu, a potem następnym i następnym. I teraz mamy Sycylię i Włochy takie, jakie mamy.
Dobrze, pozdrawiam Was. Cecylii, jestem już naprawdę zmęczony dzisiejszym dniem. Idę odpocząć. Jutro mam spotkanie z przewodniczką i mam nadzieję, że uzyskam znowu fantastyczne informacje. Pozdrawiam.